Siemanko widzowie. Dzisiaj idziemy na coś, czego jeszcze nie było u mnie na kanale. Na coś, co jest bardzo bliskie sercu chyba każdego Polaka. A mianowicie idziemy na pierożki. Ale nie będą to pierożki polskie, a chińskie. Takie pierożki na parze. One generalnie są takie malutkie, ale jest ich zawsze dużo. I są bardzo smaczne z tego, co mi wiadomo, bo jadłem je już kilkukrotnie, zawsze mi smakowały. Zwykle farsz w takich pierożkach jest mięsny, ale również są wege, więc zobaczymy. Miejsce, do którego idziemy, nazywa się chińskie pierożki lub harbińskie pierożki, bo ma dwie nazwy. Ogólnie na Google się nazywa jako chińskie pierożki, natomiast ich fanpage na Facebooku jest pod nazwą harbińskie pierożki, więc widzimy się już na miejscu. Spójrzcie, już to miejsce powinniście poznawać. Wilanowska 363. Byliśmy tutaj w odcinku, kiedy nagrywaliśmy Ankarę. Chcieliśmy tu zjeść Beit el Falafel, ale był zamknięty, więc sprawdzimy, czy jest jeszcze otwarty. Natomiast tam zachodzić nie będziemy, niech na nas poczekają. Beit el Falafel dalej zamknięty. Może już zawinęli biznes. I będzie tak, ze szpinakiem i serem, wieprzowiną i krewetkami, z wieprzowiną i kolendrą, z kurczakiem, grzybami shiitake, z indykiem, grzybami mun i czerwoną papryką. Jeszcze jeden, tak? Z wieprzowiną i kapustą pekińską. Zamówienie złożone, zamówiliśmy 30 pierogów. Można mieszać sobie, generalnie 10 pierogów kosztuje 22 zł, ale można mieszać tak po 5, więc będziemy mieli 6 rodzajów pierogów. Zapłaciliśmy łącznie 69 zł, bo jeszcze po złotówce za opakowanie na wynos. A co jest ciekawe, daliśmy stówę i chłop wyrzucił złotówkę do napiwków sobie, a nam wydał 3 dychy, więc od razu napiwek dostali. Co jest jeszcze takim minusikiem? Nie można płacić kartą, więc tylko gotówka. Co więcej, widziałem we wzmiankach na Facebooku, wypowiedział się Maciej Je, to był w 2019 roku, no więc już dosyć dawno, bo to 4 lata, ale wypowiedział się tam, że to są najlepsze pierożki w Warszawie. Na parze, oczywiście. No, czekamy, pan powiedział 15 minut, już minęło jakieś 5, więc jeszcze jakieś 10 minut, zobaczymy. Akurat teraz jakiegoś ruchu nie mają, ale wiem, że na co dzień główna klientela tego lokalu to są właśnie osoby pochodzenia azjatyckiego, więc raczej dobrze świadczy o azjatyckiej kuchni tutaj, skoro przychodzą, że tak powiem, lokalsi tej kuchni. Ty jadłeś wróbel, pierożki na parze? Zdarzało się zamawiać do biura. Jak chodziliśmy do biura, to zamawialiśmy czasami chińskie pierożki, ale braliśmy z innej knajpy, z knajpy Dim Sum z Ursynowa. A w ogóle wiesz, co to są dim sumy? No, wydawało mi się, że to są pierogi. Między innymi też pierogi. Kochani, dim sumy to są przekąski pochodzące z Kantonu, czyli to jest chyba południowe tereny Chin, które się je do przedpołudniowej herbaty, więc co jest ciekawe, oni wpierdzielają do herbaty normalnie pierogi na parze takie. No bo to również to są pierogi. Też to chyba jakiś inny rodzaj tych, ale no generalnie to dim sumy to są te takie małe przekąski, gdzie właśnie wiele z nich to są pierożki. No i tak u nas się przyjęło, że się często mówi dim sumy na te pierogi w Polsce. Ty kiedyś robiłeś pierogi chyba, co? Pierożków na parze nie robiłem, mam parowar. Generalnie, oryginalnie to oni chyba robią właśnie, ma takie bambusowe jakby wkładki do... Takie bambusowe wkładki mają do garnka. No i jak paruje woda, która się grzeje w garnku, to te pierożki dochodzą właśnie wtedy. No, ciasto musi być bardzo, bardzo cieniutkie, żeby taki pieróg się ugotował w tym. No ale co więcej, ja osobiście nie robiłem pierogów, jeżeli chodzi o te na parze, ale robiłem i gyozy robiłem. Robiłem pierożki, nie pierożki, bo to znaczy pierogi wielkie, bo to są gruzińskie chinkali, no to ja je uwielbiam, są mega smaczne. No i oczywiście polskie pierogi. Mam jeszcze swój własny przepis na pierogi wegetariańskie, to są pierogi ze szpinakiem, ale nie będę mówić, jakie tam są składniki, bo one są nieco wyjątkowe, są takie lekko pikantne. O, dziękujemy bardzo. Zamówienie odebrane, także idziemy zalogować się na jakąś ławeczkę i sprawdzamy te pierożki. Ciemno będzie tutaj strasznie. A nie, bo ja mam okulary. Okulary mam, mówię, będzie za ciemno dla tej kamerki, a ja okulary mam założone. Kurna, sielak też. Wkraczamy właśnie na łazarski rejon, także powiem wam tak, tu nie jest kolorowo.
Dobra, także można się brać za konsumpcję. Dostaliśmy pałeczki. I tak, mamy tutaj 3 pudełeczka. W każdym mamy po 2 rodzaje pierogów. No i mamy numerki na tym napisane, więc sobie wziąłem sobie taką ściągawkę, z której będę sobie sprawdzać, jaką pozycję aktualnie jemy. Zaczynamy od pudełka środkowego. Mamy tak, 73, czyli pierogi ze szpinakiem i serem, i 78 z wieprzowiną i krewetkami. Tak to się prezentuje. Mamy tutaj jeszcze sosik. Dobra, akurat w tym przypadku jest łatwo rozróżnić, który to który, bo tutaj mamy jedne ze szpinakiem. No i po prostu zielony przebija się przez cienką warstwę tego ciasta, więc no to już dobrze świadczy, że no nie jest aż tak grube, żeby nie było widać. No dobra, to biorę pierwszego. Bardzo dobre ciasto, bardzo cieniutkie. Nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o ciasto. Farsz dobry, jak to szpinakowy. Może nie jest jakiś bardzo wyraźny, ale czuć ten ser, troszkę właśnie wybija ten szpinak. Fajna pozycja, fajny. Spróbuję teraz, jest drugie. Wieprzowina z krewetką. No, ciasto takie samo, więc no nic nie dodam już w tej kwestii, bo jest mega dobre. Krewetka fajnie współgra z wieprzowiną. Pamiętam, że kiedyś jadłem właśnie pierożki na parze, to też to był jeden z moich ulubionych smaków, więc no nadal tak zostało. Krewetka wyczuwalna, wieprzowina bardzo dobrze doprawiona, mięciutka, dobra konsystencja, więc jest fajnie. Lepsze są te pierogi z wieprzowiną i krewetką niż ze szpinakiem. Ale ze szpinakiem też były dobre. W tym pudełku mamy wieprzowinę z kolendrą i kurczaka z grzybami shiitake. Więc raczej będzie bardzo łatwo rozróżnić, które to które po smaku. Kurczak z grzybami shiitake. Całkiem niezły ten kurczak. Nie jest jakiś suchy, no bo to mnie najbardziej zawsze martwi w kurczaku, że łatwo jest generalnie przesuszyć kurczaka, ten jest dobry. Grzyby shiitake lekko wyczuwalne, leciutko po prostu dodają smaku, ale nie są lepsze od tych wieprzowiny z krewetkami. Tamta nadal na pierwszym miejscu. A właśnie wypowiedziałem się o sosie. Sos jest taki lekko podkreśla, on generalnie opływa po tych pierogach i go jakoś mocno nie czuć, ale czasami czuć taki lekki kwaskowy smak. Ten jest zdecydowanie najlepszy, czyli to jest wieprzowina z kolendrą. No mega super. Bardzo mi przypomina smak hinkali gruzińskich. Ono jest tam właśnie również z kolendrą. No i tam jest jeszcze rosół. Tutaj może nie ma rosołu, ale smakowo mega podobnie. No jeszcze jednego zjem. Fajnie jest. Lubię tę robotę. Ostatnie to numery 84 i 87. Już Wam czytam, co to jest. To jest jeden, to jest indyk z grzybami mun i czerwoną papryką, więc zgaduję, będzie dosyć podobny do tego kurczaka z grzybami shiitake. A na drugi jest pierogi z wieprzowiną i kapustą pekińską. Wydaje mi się, że to jest indyk z tymi grzybami oraz papryką, bo widzę coś czerwonego przez ciasto. Więc jest tak cieniutkie, że to widać, naprawdę widać. Dobry ten indyk. Powiem Wam tak, dużo lepszy niż kurczak. Kurczak był taki, nie był taki intensywny smak jak tutaj. Tu jest dosyć intensywny smak. Fajnie podbija ta papryka. W ogóle się nie spodziewałem, że ta papryka będzie wnosić aż tak duży walor do tego pieroga. No. Fajnie, ale póki co mój numer jeden to jest nadal wieprzowina z kolendrą. Na drugim miejscu chyba wieprzowina z krewetkami, a na trzecim bym dał tego indyka. No i co, szukamy tego ostatniego. To jest również wieprzowina. Jak widać, wieprzowina króluje dzisiaj, bo jest na pierwszych dwóch miejscach. Czy wyprze kogoś z podium? Czy zajmie pierwsze miejsce? To jest wieprzowina z pekinką. Troszkę mi się posklejały te pierogi, nie wiem. Widać troszkę te końcówki tak przyschły,
Więc tutaj coś z tym ciastem w tej ostatniej tej jest tak, może już za długo po prostu to leżało, nie wiem, ale sprawdzimy. Jakoś najmniej wyczuwalny tutaj smak jest w tej wieprzowinie. Najgorsza z wieprzowin zdecydowanie. Kapusty pekińskiej też jakoś nie czuję tego smaku. Jest taka najmniej wyraźna. Więc bym dał je tak powiedzmy na równi z tym kurczakiem z grzybami, może bo to nie był aż tak wyraźny smak. To są, no, dobre są te pierogi, więc no wróbel pałaszujemy resztę, nie? Dla mnie numerem jeden jest zdecydowanie wieprzowina z kolendrą i tutaj bezapelacyjnie ona wygrywa. Potem wieprzowina z krewetkami i trzecie miejsce zaskoczył mnie naprawdę bardzo, muszę powiedzieć, ten indyk z grzybami oraz papryką. Czy to najlepsze w Warszawie pierożki? Nie. Jadłem lepsze. Nie powiem gdzie. Zrobimy tam odcinek. Ale nie są najlepsze, ale są bardzo dobre. To są moje okolice, więc na pewno będę tu wpadać. 4,4 ocena adekwatna jest dla tego miejsca. Naprawdę, naprawdę dobre. Ja oceniam oczywiście przez pryzmat samych pierożków, a nie całości wszystkich dań, które tam serwują. No to teraz zapytamy kuchennego wirtuoza, jak mu smakują te pierogi. Dzień dobry, z tej strony wróbel, kulinarny wirtuoz. Jeżeli chodzi o pierogi, nie były to takie najlepsze pierożki chińskie, jakie jadłem w moim życiu. Musimy kiedyś odwiedzić chyba też te dim sum na Ursynowie, bo pamiętam, że tam były całkiem niezłe. Top 3 u mnie definitywnie wieprzowina z kolendrą, to muszę ci przyznać rację, że jest najciekawszy smak, najbardziej pasujący do tych pierożków. Na drugim miejscu dam szpinak z serem, bo ogólnie lubię pierogi ze szpinakiem. A na trzecim ten indyk z papryką, ciekawy smak. Jak powiedziałeś, że nie są to najlepsze pierożki, jak jadłeś w życiu, to zabrzmiało, jakby ci nie smakowały. Nie, jak najbardziej smakowały mi, aczkolwiek chyba następnym razem nie weźmiemy na wynos, tylko zjemy na miejscu, bo już te ciasto trochę było takie stwardniałe pod koniec. No tak, no chwilę nieśliśmy tutaj jednak te ciasto, znaczy te pierożki i te ciasto już później pod koniec robiło się takie twardawe. Ale jak najbardziej polecam. Ocena 4,4 wydaje mi się, że jest adekwatna. Podsumowując, no pierogi z wieprzowiną i kolendrą to jest absolutny top. Jeżeli tutaj będziesz, musisz spróbować ich. Zostawiajcie subskrypcję u mnie na kanale i łapki w górę. I co? Najedzony to do domu. Słuchajcie, wy też się obracacie po mieście, jadacie w różnych fajnych miejscówkach. Powiedzcie mi, gdzie warto spróbować w Warszawie pierożków. Mówiłem, że nie jest kolorowo. Wróbel, spadamy stąd. Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo.